Siemanko, cześć, witam was serdecznie. Kolejny odcinek mojego vloga. Mamy dzisiaj piąteczek, piękny dzień. Piękna pogoda, idealny dzień, żeby zrobić dobry trening. Wróciłem właśnie z wyprawy i trzeba się przygotowywać do niesamowitego, fajnego wydarzenia, jakim będzie gala Underground Boxing Night w Warszawie 24 września bieżącego roku. Będę tam właśnie walczył z chłopakiem z Warszawy i mój kolega serdeczny Elmin również będzie walczył. Więc jadę teraz na trening z Elminem. Nie widzieliśmy się 2 tygodnie, albo nawet troszeczkę dłużej. No i jadę z nim ustalić wszystko, bo ustalaliśmy to dopiero przez wideokonferencję. Także po samochód i jedziemy. Także oglądajcie. Nie jesteśmy już pod Evolve. Dzień jak co dzień w Trondheim. Zawsze się coś dzieje. To właśnie budynek, w którym mieści się sporo dobrego tak naprawdę. Jest tu klub bokserski, klub kickbokserski, klub MMA. Jest to stowarzyszenie również ludzi, którzy uprawiają gimnastykę. Także naprawdę tak zwane miejsce sportowe jest super. Idziemy do góry. Jesteśmy, hey, with me, Elmin, Żyletka. What's up, guys? Big up from Poland. We just prepared for this good fight, so we hope you will be prepared too. We are prepared. Yes. We are. More people coming here, so it's always nice. So great place here. Fucking professional. Mm-hmm. To ask, no, just go up. Stand up on that bench there. First. Yeah, after training, it is big lad, so we're training like that. We hope you will be ready, guys. No i hej, siemano. Dzisiaj kolejny dzień, sobota, 3 września bieżącego roku. Znowu super. A dzisiaj co? Znowu idę na trening. Dzisiaj będziemy sparować z Elminami, z chłopakami. Czy będzie coś fajnego się działo? Ciągle się dzieje coś fajnego. Stoi. Tu jest mój blog. Tu mieszkam. No i tak. Też z takich ciekawości, wczoraj była gronda. Don Diego wygrał z Wasylem. Mocna walka, kurczę, tamto już też nie ma przelewek. No, jestem tutaj w samochodzie. Jakaś muzyczka musi polecieć. Zawsze zaczynam tak, że puszczam to, na czym się skończyło. A na czym się tu skończyło?
O, i mamy. Cudek. Wiesz, wszystko ułoży się tobie, wiesz, że wiara jest podstawą szczęścia. Nie znajdziesz u kogoś tego, co ci jest pisane, tego, co w sercu tak jest. Miałbym polegać tu na kimś, Boże, jak się boję. Mało ludzi to potrafi, nie wiem, co jest. Świat leci ciągle do przodu, twarda ziemia na niej stoi. Nie wiesz kiedy, nie wiesz jak, ziemia mówi, nie rozwoje się. Musisz. No i już kubie w Lwowie. Tutaj się dużo dzisiaj dzieje, są zajęcia zawsze w soboty, więc zobaczcie. No i się... no. Profile to jest... We are in the same club as yesterday in Lwowie, Trondheim. Really great professional place where everybody finds space for himself or yourself. If you are nature, if you are a passionate, if you are a good fighter, here you find your space. A lot of good people, good coaches, and yes, like that. Here he is, I mean. Who spar with us? This nice CJ. Gentleman. Hello, CJ. Hey, I'm Konrad. What's up, what's up? Yeah, I record some video on my vlog. So good. And. Yes, guys, do some warm up. This is mate. I record some video for my vlog. Okay. Yeah. What's your name? Joachim. Joachim will be sparring with us, so it will be good sparring. It's going to be fun. Thank you.
Kurwa, fa, tak się boksuje, tak się bije. Tej obity pięknie. Z ciężkim jest lepiej, bo mocniej biją. So, so good. And guys, yes. So happy people. So you see, great place, everybody have space. Some people doing personal training, they do it some group training, they do it after sparring, they do it some personal training we've made. So the environment and place like that is so great. A lot of kind of people, so what I can say, I invite you to training martial arts. Tak, siemanko, kolejny piękny dzień, piękna pogoda, idealny dzień, żeby przeżyć swoje życie tak jak się chce. Stawię na chwileczkę, mam dzisiaj niedzielę, witam was serdecznie. Jak powiedziałem, piękny dzień, kolejny dzień zmagań w batalii o lepsze życie albo o dobre życie, nie wiem w co tam wierzycie, ale ja po prostu się cieszę z tego co mam. Co chciałem powiedzieć, wczoraj fajny dzień, udało się posparować z chłopakami na Evolve, z Elminem, z Cliffordem, jeszcze z jednym koleżką, który też walczy tam w MMA. Oni też mają tutaj coś w rodzaju takiej ligi jak PLMMA, czy Alma Amatorska Liga MMA w Polsce. Dosyć ciekawy poziom tutaj jest tego, tak samo no kurczę, jak wszędzie chłopaki trenują. Chłopaki się starają, dziewczyny zresztą też. A co dzisiaj? Dzisiaj jadę na te sparingi do klubu, w którym niedawno zacząłem trenować, czyli Nidaros Boxing Club, Boxe Club, prowadzony przez trenera Franka, który jest olimpijczykiem bodajże z 98 roku. Zobaczycie go oczywiście w dalszej części filmu. I co? I też się dzisiaj troszeczkę tam pobijamy. Chociaż jestem już dobrze obity po wczoraj, ale korzystając z okazji jadę na kolejne zajęcia. No i tak. I chciałem jeszcze dodać kilka słów odnośnie przygotowań całej gali Underground Boxing Night. Jest to gala organizowana przez chłopaków z Warszawy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję za możliwość wzięcia udziału oczywiście. Myślę, że będzie to fajnie zrobione, bo chłopaki się przykładają, kontakt z tych spraw organizacyjnych jest tak jaki ma być, więc naprawdę szacunek i uznanie. Jedziemy tam z Elminem w piątek, w sobotę jest gala, no i wracamy w poniedziałek rano, tak to będzie wyglądało. Oczywiście przygotujemy jakiegoś fajnego vloga z naszej wyprawy, z tego wszystkiego. Uda się na pewno porozmawiać z jakimiś ciekawymi ludźmi, dobrymi sportowcami, na to właśnie liczę. I co odnośnie przygotowań, no przygotowuję się, napierdzielam, nie? Jak tylko mogę. Z racji tego, że zostało tam 3 tygodnie, no to robię co mogę, nie? Wchodzę do tego na takim jakby ze spokojem, no nie do końca ze spokojem, bo to oczywiście jest chłopak Kamil, który z nim będę walczył. Również pozdrawiam, jeszcze się nie znamy, ale myślę, że damy dobrą walkę. Co mogę powiedzieć o nim, z tego co wiem, no to też trenuje, też ma czym uderzyć, widziałem tam jego filmik, dobrze się rusza, więc jak najbardziej z szacunkiem podchodzę do rywala, bo tutaj jest, wiecie, tam po 90 kg mamy oboje, więc jeden cios może często gdzieś, nie wiem, złamać szczękę, złamać nos czy coś. Coś się zawsze może stać, to jest walka, nie? Każdy podejmuje ryzyko tego z różnych tam powódek i co? No i będzie fajnie, nie? Myślę, że Kami się też przygotuje, ja się przygotowuję jak mogę i będzie super. Odnośnie jeszcze Elmina, Elmin jest w dobrej formie.
cały czas, on jest w treningu, mocny, solidny zawodnik. O Hubercie wiemy tyle, że jest również dobrym, walecznym, młodym chłopakiem, ma kilka walk już na koncie, trenuje tam też z dobrymi trenerami i z twardymi chłopakami, więc naprawdę też dadzą chłopaki świetną walkę, coś czuję, nie? Dwa wielkie chłopy, którzy chcą dać dobre show i przeżyć coś fajnego, nie? Więc również z wyrazami szacunku dla Huberta i Elmina. Co jeszcze takiego? Oglądajcie dalej, nie? Będzie to kolejny, trzecia część jakby tego vloga, bo podzieliłem ją na 3 z 3 dni, czyli piątek, sobota i niedziela z mojego życia treningowego. Także standardowo już w samochodzie, muzyczka. Na czym dzisiaj? O, jest. It's happiness. Vinnie P, Vinnie Paz, bardzo polecam, świetny artysta. For 20 years they never broke through. You ever been in such a fog you don't know you? Never being able to do the shit you supposed to. I wouldn't wish it on anyone that I'm close to. Wouldn't wish it on anybody that I'm opposed to. There's not an accurate diagnosis to show you. Basic neurobiology isn't close to. I'm watching life as a spectator. I can't help myself even though. Tak właśnie przy okazji tego vloga pokażę kilka fajnych miejscówek tutaj. Strontheim, gdzie można fajnie sobie żyć. Taka o, chyba miejsce dosyć ciekawe. Hej, ciuteczka. Hej. Wygląda tutaj. To wam pokażę fajne. Chodź, polski akcent właśnie w Tottenham. Wciąż powtarza kodeks karny, że styl życia to my mamy nielegalne. A to życie jest już takie, więc czego kurwy się czepiacie? Nie. Jestem w tym samym miejscu, gdzie wczoraj, gdzie się, przedwczoraj, gdzie się mieści klub Volvo, ale dzisiaj idziemy do innego klubu. To się żyje. No, nie jesteśmy już tutaj w klubie. Tak to wygląda. Coach. Udin. Udin, how old are you? 16 years old. 16, how long you boxing? 5 years. 5 years, yeah. A long time, yeah. I record something for my blog, so. Okay, okay. Yeah, so. Właśnie się dowiedziałem, że przyszedł Denis, który jest bardzo dobrym bokserem, juniorem, 80 kg i posparujemy sobie coś, więc fajnie. Thank you.
O, cześć, siemanko. Bardzo dziwny sit, nie? O, ale się wiesz. Kudrio, kopyt. Okej. Okay. I się okazuje, że to chłopak z Polski. Dobra. Ładnie, ładnie wchodzi, no. Jest ze mną Denis, with me. Denis is young lad. Hi Denis, how old are you? 18. 18, he's fucking 18, and yeah, he's massive. How long you boxing? 8 years. 8 years, since I was a kid. So fucking talented boy, yeah? Seriously, guys, yeah, 18 years old and kick my ass, but yeah, thank you for a few rounds and yeah, that's it. 18 years old, oh my god. Niedziele tak wyglądają na sportowo. Co mogę powiedzieć, że coraz więcej fajnych i ciekawych ludzi poznaję dzięki sportu, dzięki boksowi. Zawsze to tak wyglądało, więc polecam wszystkim trenowanie. No, ze mną właśnie Kasper. Siemano. Ile masz lat, Kasper? 20. Jak długo w Norwegii? 10. 10 lat, nie? Bo jesteś znorwyżony na maksa, nie? Bardzo, bardzo fajnie boksujesz. Ile boksujesz? Jaka jest twoja historia? 3,5 roku, 6 walk, 4 wygrane, 2 porażki. 71 kilo. No, no ładnie, ładnie. Zapraszamy chłopaków z Polski do sparingów. Tutaj Adam mam. Ile kilogramów? 71. 71, no to spoko, nie? Jak ci się tu trenuje właśnie? Znaczy bardzo fajne. Tutaj dużo jest bokserów dobrych z okolic. Tutaj przyjeżdżają, zgadują się. Tak jak Denis na przykład, Jonas, bardzo dobrzy bokserzy, te 30, doświadczeni. Mamy też mistrza Norwegii, 80 kilo. Rico, tak. Rico, no. Hello, Rico. Polską, hello, Rico. Z polską kobietą. Tak? Tak, Rico ma polską kobietę i pół polskie dzieci. Aha. O kurde, Rico, nawet nie wiedziałem. No. You bastard. To super, dziękuję jeszcze, na pewno... Na pewno się zobaczymy. Na pewno tu wrócę, bo będzie fajnie, nie? Okay, with me this amazing, nice girl. How are you? Hey. I'm good, how are you? I'm good, yeah, very good. Few rounds, yeah. Thank you. How old are you? I'm 18. 18, what's your name? Isidora. How long you boxing? I took a break. This is actually my first training in 5 months. But before that I trained for maybe 1.5 years. And 1 year when I was younger also. So maybe like 2-3 years with together. Friends. Yeah, yeah. Yeah. Okay, yeah, look really nice. Yeah. Why are you training boxing? Since I was little I always tried like football and tried to fit in like with the other girls. But I just never liked it. So I just wanted boxing, I liked it. Yeah, so I just I find a beauty in it. Like dance and just knowing how to control yourself. So
it really helped me not only with boxing but also just in life in general. So yeah, that's the reason. Yeah, that's the reason, and good reason. So yeah, thank you for your quick chat. Yeah, thank you. No. Słyszycie, dziewczyny, też możecie trenować. Tym akcentem właśnie kończę ten odcinek vloga. Mam nadzieję, że się podobało. Yeah, so now I finished this episode. I hope you enjoy. And what I can say, speak up. To się chwali.